Siema. Pojedziemy sobie na kapsanie długo. Siedzę w robocie i ciężko pracuję. O. Bo nowy jest ogólnie kebab, także trzeba, wypadałoby przetestować. Jest koło Newy, koło na ulicy Kilińskiego. Nie wiem, co się tam spodziewać. Jest nowy. Nie słyszałem żadnej opinii. To będzie subiektywne w 100%. Więc. Używam słowa starość, dla mnie to będzie dorobek. Dobra. Wiecie co? Tam jest kebzik. I ja tam wchodzę. Biorę. Alif Kebab się nazywa. Tam mamy Newę, więc w sumie to nie jest daleko. Dobra, lecę. Nie, jak coś, to zaraz pogadamy. Jestem sam ogólnie. Dojechałem na swoje włości. W sumie, także. Wiecie co? Wziąłem kebaba za 13. Po prostu, nie wiem, patrzę ogólnie, że... Znaczy, to miał być za 11. Nieważne. Patrzcie, jaki to jest. Jest duży. Serio duży. Zaraz go rozpakujemy. Wziąłem ulotki i tak dalej. W środku nie nagrywałem ze względu na to, że było trochę ludzi. Jakaś jedna kończyła zmianę, druga ten i tam ogólnie zapaliłem sobie z turkami sobie zapaliłem papierosa przed tym. Także nie, spory. Wziąłem kurczaka, średni sos. Także na cienki. Menu. Coś tu ciekawego jest. Godziny otwarcia. O, Wi-Fi mają. Mają Wi-Fi. Pozostałe lokacje. Warszawa, Ciechanów, Mława, Płock, Biała, Podlaska, Łomża. No, widziałem w Białej, był. Że był taki. Co oni tutaj ogólnie to też mają? No taki typowy fast food, także mają też jakieś tam sałatki. Typowy fast food to mają sałatki. Dobra. I o co chodzi? Aha, dobra. Bo wiecie co? Bo ja jej powiedziałem, że chcę kurwa za... Ja chcę... Powiedziałem jej tak, że chcę XXL. XXL to jest za 11. Ona mi dała mega. Czyli dlatego ten on jest taki wielki. Jak moja mama przed chwilą zobaczyła, co ja przyniosłem do domu, ale postanowiłem tutaj nagrać, to pomyślała sobie, że to jest jakaś kiełbasa zawinięta. Poważnie. Także jest ciepły. Są na cienkim, na grubym i tak dalej. No, dlatego ja wziąłem największego, więc w sumie to jest recenzja tego za 13, więc... Także weźcie to pod uwagę, jakieś tam mają te... Pizzę widziałem, że mają. Duży wybór tych pizz, bo ja widzę w sumie... Nowa restauracja w Siedcach. Dobra, co tu mają? Nie, no można takie rzeczy. Promocja na otwarcie przez 7 dni do każdego dania i kanapki, puszka Coca-Coli gratis. To ja nie dostałem niczego takiego. Chyba mnie w chuju mają. No dobra. Coś o pizzach tu było, także mnie to interesuje. Jest margarita. Aha, to jest 30. Tu w sumie mało mają tych pizz. No tu w sumie tak. Znaczy, ja nie lubię czegoś takiego. Zobaczymy tego kebaba. Jeśli ogólnie jakiś lokal specjalizuje się we wszystkim, to nie specjalizuje się tak naprawdę w niczym. Ja tak uważam. Nie można być rozwiniętym aż tak bardzo we wszystkie strony, chyba że chcesz dawać ludziom gówno w sumie, więc. No nie wiem, no nie będę oceniał, tak, ale nie lubię czegoś takiego po prostu i tyle. Po zjeść tego nie będę potrafił na pewno w łatwy sposób tego zjeść, ale co mi się już podoba, jest sprasowany, a ja bardzo lubię sprasowane kebaby, więc możliwe, że będzie też suchy, ale ciasto jest już takie gumą, jeszcze nie próbowałem. O, możecie zjeść, ale patrzcie, jaki jest wielki. Spójrzcie na mnie, czekajcie. O Boże, z tym kebabem to nie jest poręczne. Ten kebab... Jest jak moja. Jest jak moje przedramię. Dosłownie. On jest większy od mojego przedramienia. Właśnie jak mówiłem kiedyś o kebabie z Restory, to właśnie coś takiego by smakowało. Nie jest. Czuć mąkę. Czuję mąkę. Nie, tak ogólnie to szczerze nie mam się przyczepić. Jest taki naprawdę bardzo optymalny, taki bardzo czysty, jakby ten kebab był. Więc, no nie wiem, no kurczak, wziąłem z kurczakiem sam. Nie, no jest okej, okay, serio. Bardzo podobne jak w Maxi Kebabie. Niedługo tam też pojedziemy. No, jem go. Nie chciałem takiego aż dużego, no, ale dostałem. Nie no, ze 13 zł, to myślę, że się tym naprawdę solidnie najem. Ogórka dostałem przed chwilą. I wszędzie mam kurczaka. Poważnie. Nie dam rady teraz jeść, więc go wezmę sobie do domu. Nie, tak ogólnie co mogę o tym powiedzieć. I widać, że to jest nowy kebab, bo wszystko jest świeże. Czuć, znaczy, że to jest nowy kebab, po prostu, że nowy, nowo otwarty lokal. Bo wszystko jest w miarę świeże. Czuć.
Tylko się zmęczyłem tym jedzeniem. Naprawdę. No, takiego wielkiego nie zjadłem. Poważnie. Nie wiem. Nawet jakbym był chyba głodny, to nie zjadłem go po prostu. Nie, no, ale za 13. Są też mniejsze wersje tych. Mniejszych wam nie pokażę. Także jaką mogę ocenę tu wystawić? Czy do czegoś się mogę przyczepić? Czy do sosu? Moim zdaniem jest... Wziąłem średni, a jest moim zdaniem troszeczkę za łagodny. Wszystko się rozpływa, jakby to był taki jogurt po prostu. I w sumie no jest... dla mnie osobiście jest zbyt łagodny ten średni. Wiecie, w różnych kebabach inaczej to wygląda. Długo nie nagrywałem w sumie, bo zwykle zapominałem brać kamery ze sobą. Nie to, że tak mało kebabów wiem. Dobra, wracam do domu i jaką ocenę? Damy 7 na 10, naprawdę, bo jest po prostu okej. Sorry. Dupy jakoś nie urywa. Ale okej jest po prostu, jest okej i tyle. Do mięsa nie mogę się przyczepić. Jest okej, po prostu. Dobra, do następnych. Gdy znajdujesz właśnie ostry sos w swoim kebabie, patrzysz jak się ścigał. Patrzcie na to. Nie wiem, czy to widzicie, ale kurwa to jest tłuste w chuj. Ścigał się. Jakbym nie miał tego talerza, to bym się ujebał. Także... No. Smacznego.